Witam w Dzieciandii. To podcastowa kraina dzieci, w której sprawy zwykłe dzieją się w sposób niezwykły. Miejsce, gdzie jest wesoło i kolorowo, radośnie i mądrze. Wraz ze swoim dzieckiem wejdź do niej i ty, kochany rodzicu. Nasza rodzinka serdecznie zaprasza. Lena, Piotr, Tosia i Hania, czyli ja. Cześć! Witam Cię w nowym roku w podcaście rodzinnym o nazwie Dzieciandia i zapraszam na nasze pogaduchy o wszystkim i o niczym. Choć dzisiaj będzie ważny temat, gdyż pogadamy sobie o ekologii, a w zasadzie to o plastiku. A później przyjdzie czas na bajkowisko. Usłyszysz opowiadanie napisane przez nas na potrzeby tego podcastu pod tytułem Żółwik błotny. Pogaduchy, czas zacząć! Haniu, powiedz mi, co to jest ekologia i recykling? Ekologia i recykling to... A ja nie wiem. Nie wiesz? Nie wiem. No to pozwól, że ja ci wytłumaczę i innym dzieciom, czym jest ekologia, czym jest pojęcie ekologii i pojęcie recyklingu. Ekologia jest to greckie słowo. Składa się ono z dwóch części. I tutaj mam nadzieję, że mówię poprawnie. Jeżeli nie, to bardzo przepraszam, starałam się. Oikos, czyli eko, czyli dom. I logos, czyli logia, czyli nauka. Czyli to jest taka nauka o domu. A naszym domem jest, Hania, co? Planeta. Naszym domem jest nasza Ziemia, nasza planeta, tak? Tak. Dokładnie. No i mamy teraz słowo recykling. Według doktora Google to słowo oznaczające proces mający na celu ograniczenie zużycia surowców naturalnych. Czyli celem jest ponowne użycie produktów, na przykład plastiku, szkła, papieru i metalu, po to, abyśmy nie musieli produkować więcej i w ten sposób chronić nasze środowisko. Hania, czy ty zrozumiałaś, co znaczy słowo recykling? Tak, ale troszkę nie. Troszkę nie? Tak. No to jak byś to wytłumaczyła? Chodzi o to, żeby nie produkować rzeczy, które nie są potrzebne i robić nowe z starych. Robić nowe, tak, rzeczy ze starych. No bardzo ładnie, właśnie o to chodzi w recyklingu. Dobrze, no to jeśli już wiemy, co oznacza słowo ekologia i recykling, to powiedzcie, czym jest plastik? Z czym się wam kojarzy? Haniu, z czym ci się kojarzy plastik? Plastik mi się kojarzy z plastikowymi lalkami. I też ja myślę zawsze o świątecznych rzeczy, jakby plastikowe bombki, które daje rzeczy. I na końcu zawsze mój najlepszy Lego! Tak, klocki Lego też są z plastiku. A mi to się kojarzy plastik ze wszystkim, bo plastik to chyba jest już we wszystkim. No, plastik jest we wszystkim. A powiem ci, Haniu, że jak ja czy tata byłam w twoim wieku, to nie mieliśmy dużo plastikowych rzeczy. Ale było? Były. Były. Plastik nas nie otaczał tak jak dziś. Ale w sumie, jakby się temu trochę bliżej przyjrzeć, to okazuje się, że ten związek chemiczny, bo plastik jest związkiem chemicznym, był wśród nas nawet wtedy, czyli w przypadku naszym lata 70. i 80. Jak myślicie, jakie mogły być to produkty? Były takie butelki szklane i tam było mleko i na to kupowało się specjalne takie zatyczki plastikowe, które zakładały się na to mleko taką pętelką i zamykały się butelki. I te butelki, jak już zużyliśmy mleko, to my często wlewaliśmy sobie, robiliśmy herbatę tak na zimno, zamykaliśmy tym i chodziliśmy z tym na basen w lato. I w takich butelkach, właśnie z takich butelek piliśmy z taką zatyczką plastikową i z tym kojarzy mi się najbardziej, ale nie tylko. Bo na przykład kojarzy mi się z takimi starymi telefonami. One były z takiego czarnego, twardego plastiku. Brązu? Jak on się nazywał, bo ja już nie pamiętam. Bakelitowe telefony. O, bakelitowe. Tak. To było tak ciężkie. Bakelit to jedno z pierwszych tworzyw sztucznych. Nam kojarzy się właśnie z tymi czarnymi, bardzo słynnymi w tamtych latach telefonami. Mi osobiście kojarzy się z suszarkami,
które wiecznie się przepalały i strasznie śmierdziały po włączeniu. I były bardzo gorące. Były bardzo gorące, tak. Były też, myślę, że to były właśnie lata 70., 80., gdzie powstały te takie samochodziki, zabawki. Oj, każdy chciał je tak, mieć. Tak, z plastiku. Resoraki. Resoraki, tak. Potem one były też chyba metalowe. No i oczywiście bardzo popularna wśród chłopców broń, tak? Zabawkowa oczywiście. Ale to zamierzchłe czasy. No. Nie, jeśli chodzi o broń, to powiem wam, że mało kto z nas miał taki prawdziwy plastikowy pistolet. Zwykle mieliśmy świetnie wydłubane patyki podniesione i przerobione w karabiny i pistolety. No bo nie wszystkich było stać na plastik wtedy. No! Znaczy ja wiem, po prostu bawiliśmy się tym, co było pod ręką. No. Haniu, a czy ty wiesz, co to jest winyl? Czy to jest do siedzenia? Ławka? Czy to ławka? Nie, winyl nie jest ławką. Tata, prosimy o... pomoc. A czy to... winyl? Kochanie. Ja myślę, wiesz, że czym to jest... czy wiesz, czym jest... Nie. Czy wiesz, czym jest płyta DVD lub płyta CD? Ta. No to winyl to jest tak samo, tylko że płyta DVD i CD jest zapisana cyfrowo, a winyl to była taka wielka, albo też były takie single małe. Taka płyta czarna, która miała żłobki takie wyżłobione i tam się dawało płytę gramofonową, adapteru, i można było słuchać muzyki. Jak to? A dzisiaj płyta winylowa staje się bardzo popularna wśród tak zwanych koneserów muzyki. Co to jest koneser muzyki? To są ci, którzy uwielbiają dźwięki, którzy uwielbiają dobrą muzykę i chcą ją posłuchać w starym stylu. No dobrze, bo z naszego podcastu o ekologii zrobi się podcast o muzyce. Czyli tak, płyty winylowe, rodzice, jeżeli macie w domu płyty winylowe, koniecznie pokażcie swoim dzieciom, czym są te płyty. A jak nie, to zobaczcie oczywiście, pokażcie dzieciom, czym są płyty winylowe i oczywiście, jak wyglądały stare telefony, bo my kiedyś ten eksperyment zrobiliśmy z naszą starszą córką i szkoda, że go nie nagraliśmy. Dokładnie, Tosia się długo przyglądała, aż na tą taki cyferblat, czyli na tą taką okrągłą tarczę, po której się wykręca numery. I w końcu zapytała się, gdzie tam się wciska te numery, bo ona nie wie. A to trzeba było przewracać ten cyferblat. Tak, to było bardzo śmieszne. No dobrze, ale są też rzeczy codziennego użytku, na które nie zwracamy uwagi i nie kojarzymy ich z plastikiem. Ale są. Tak, są. I jak myślicie, co to jest? Takie najpopularniejsze, takie coś, co ciągle używamy, a szczególnie dzieci. Co, Haniu? Co? Ja myślę, że to mikrofon. Nie. Mikrofon też jest z plastiku. Ja myślę, że to chodzi o to, jak się chodzi do sklepu. Tak. Ale powiem wam taki fakt. Torebki. Tak, torebka też, ale właśnie... Torebki. Ale właśnie w latach 30. XX wieku w Szkocji wymyślono plastikową taśmę pokrytą klejem z jednej strony. Czy to jest mikroplastik? Nie! Czyli jak to się nazywa? Taśma! Tak, to jest taśma klejąca. Dobrze, czyli już wiemy, że jednym z popularnych produktów plastikowych, które używamy codziennie praktycznie, szczególnie dzieci, jest taśma klejąca. Taśma klejąca jest plastikiem, jest to szok. Dla mnie też to był szok. Haniu, co jeszcze przychodzi ci do głowy? Co jeszcze jest plastikiem? Klocki Lego i lalki plastikowe. Tak, lalki plastikowe, popularne lalki Barbie. Tak, to też jest lalka plastikowa. Tą lalkę akurat przywiozła ci babcia Irenka z Paryża, tak? Tak. Mhm. Paryż? Tak, Paryż leży we Francji. To stolica. Ja nie wiedziałam. Mhm. No widzisz, ta lalka jest z Paryża. Możemy kiedyś tam pójść? No na pewno. W latach 50. XX wieku powstają pierwsze plastikowe krzesła. Tych krzeseł używamy teraz na co dzień. Szczególnie jeżeli mamy ogród, to jest w nim pełno plastikowych krzeseł. Są one bardzo popularne i tanie i dostępne. Wielki boom w Polsce na plastik to są lata 90. Oj tak, pamiętam, pojawił się nagle zewsząd, szczególnie w postaci reklamówek, ale nie tylko. Tak, reklamówki, woreczki, taśmy klejące, no i bardzo, bardzo popularne w owych czasach plastikowe okna. I butelki plastikowe z piciem. Plastikowe butelki, zgadza się. Rozwój telefonii komórkowej, czyli mówimy tu o naszych telefonach komórkowych, w których jest masa plastiku i innych tworzyw, oraz komputery. A pamiętam, że w latach 2000, jak się urodziła już Tosia, no już była taka w wieku Hani,
to ona miała pewne hobby swoje i ona wcale nie chciała nowych zabawek, nowych lalek Barbie, tylko musieliśmy chodzić po tych wszystkich takich targowiskach i szukać szkieletorów, jak myśmy to nazywali. Właśnie chciałam to powiedzieć, te szkielety były wszechobecne w naszym domu. To były stare lalki Barbie, które musieliśmy skupować dla Tosi i ona im robiła piękne stroje, ubierała je i była przeszczęśliwa, że ma stare, nowe zabawki i że one są zupełnie inne od tych, które są dostępne w sklepach. Czasami możemy po prostu taką zabawkę zaadoptować i dać jej nowe życie. No ja bym chciał powiedzieć, że Haniu, no a tobie to zaadoptowaliśmy całą masę już używanych klocków Lego, przecież chyba ta ogromna torba to nie tylko nowe są. Oj tak, jest już kolejka, rośnie nam nowe pokolenie, które ma dopiero 7 miesięcy. Tutaj pozdrawiamy Olę i jej rodziców, gdzie kiedyś te klocki i te lalki, jeżeli dożyją, zostaną przekazane dalej. Generalnie plastik jest wszędzie. I zastanówmy się teraz, może przez chwilę, jakie rzeczy plastikowe mamy w naszym domu. Ja rozglądając się dookoła, to przede wszystkim w tej chwili widzę plastikowe ozdoby choinkowe. Nie mamy szklanych, a szkoda, ponieważ szkło jest takim właśnie produktem, który możemy recyklingować ciągle. A u ciebie w pokoju mamy plastikowe rzeczy? No. No a mamy w moim masę. Pokoju mamy lalki plastikowe, Lego i takie tam rzeczy. Nawet Lego camper. No tak. A co mamy w kuchni? Jakie rzeczy mamy plastikowe w kuchni? Butelki, no i toster. Tak, obudowa tostera jest plastikowa. No. Butelki, w których kupujemy na przykład olej, tak jak powiedziałaś, też jest plastikowe. Nasze ulubione lampy, właśnie widzę, nasze ulubione lampy z największego sklepu meblowego. Który się składa meble, ale nie będziemy mówić jakie. Ale nie będziemy mówić jakie. Są metalowo-plastikowe. Wiedzieliście, że nasze rzeczy, które my nosimy, to mają plastik też? No, zgadza się, bo co masz na swojej bluzie? Gdzie tu jest plastik? Mikroplastik. To jest mikroplastik, tak? Mikroplastik. Mikroplastik. Mikroplastik, to jest trudne słowo. Mikroplastik, czyli to są cekiny, tak? Przyszyte do twojej bluzy. To jest właśnie mikroplastik. Cały ten farby na kleju. Farby, glitter. Tak. Naprawdę są naprawdę mało cząstki ich też. Czyli generalnie plastik jest wszędzie. Może być w naszych dywanach, meblach, ciuchach, które nosimy. Podejrzewam, że nawet okładki książek mogą zawierać ten właśnie mikroplastik, tak? A jak to jest z tym mikroplastikiem? Bo ty chyba coś ciekawego o tym wiesz, Haniu. Mikroplastik naprawdę jest jeszcze szkodliwszy dla małych zwierzątek na powierzchni i do wody niż... Pod wodą? No, niż większe zwierzęta są jeszcze groźniejsze dla małych, bo jak zjedzą mikroplastik, mała rybka, potem duża rybka. Zje małą rybkę. No, która umarła od mikroplastik, potem ta długa rybka umarła i potem... Trzecia rybka ją zje. No, trzecia rybka, większa. Od niego. No, i potem umarł. I potem my jemy to i potem możemy iść... Do szpitala, tak? Tak, i możemy dostać, albo dostamy wysypkę. Wracając do naszego dzisiejszego tematu, plastik ma wiele zalet. I trudno byłoby nam żyć bez niego. Pytanie, które mnie nurtuje, skąd jest tyle plastiku w wodzie? Nie mogę tego zrozumieć, bo przecież od wielu lat sortujemy plastik, tak? Niektórzy starają się naprawdę bardzo fajnie sortować ten plastik, niektórzy mniej, ale generalnie wszyscy się staramy. Okazuje się, że około 88-95% plastikowych śmieci trafia do mórz i oceanów na Ziemi z zaledwie 10 rzek. Czy wy jesteście w stanie sobie to wyobrazić? To jest tylko 10 rzek. 8 z tych rzek to Yangtze, Indus, Rzeka Żółta, Huanghe, Haihe, to jest kolejna rzeka, potem Ganges, Rzeka Perłowa, Amur i Mekong. Te rzeki znajdują się w Azji, a dwie pozostałe rzeki to Nil i Niger. I są to rzeki, które płyną w Afryce. Zachęcam Was do otworzenia swoich atlasów geograficznych i do wyszukania tych rzek. Google Earth! Tak, Google Earth, lub jeżeli ktoś ma atlas geograficzny, rodzice, łapiemy atlas geograficzny i pokazujemy dzieciom, gdzie są te rzeki i co to jest atlas geograficzny. Wracając do naszych rzek. Niestety
zarządzanie odpadami w tych rejonach, właśnie tam, gdzie są te rzeki, nie jest idealne i trzeba zwiększyć świadomość publiczną na ten temat. Zmniejszenie zawartości plastiku tylko w tych rzekach o połowę zredukowałoby całkowity dopływ plastiku do oceanów, słuchajcie, o 45%. To jest niesamowite. To nie można zrobić tak, że będzie jakiś super bohater, który to wszystko wysprząta? Nie! No dlaczego nie? Nie, bo naprawdę natura nie może sama się posprzątać, prawda? A my możemy? Tak! No właśnie, my jesteśmy tymi super bohaterami, którzy mogą posprzątać ten świat, tak? Którzy mogą o niego zadbać. Pytanie teraz jest, jakie plastik niesie zagrożenie? Kto cierpi na tym, że oceany i ich dna pokrywa plastik? Zwierzęta wodne. Tak, zwierzęta wodne bardzo cierpią na tym, że oceany są zaśmiecone plastikiem. Nie tylko. No nie tylko. Kto jeszcze cierpi na tym? Zwierzęta, które są na wierzchni. Na powierzchni. No? Tak, wszystkie zwierzęta. Zwierzęta wodne, czyli żółwie, delfiny, wieloryby, małe ryby, kraby i mnóstwo innych zwierząt wodnych, których nie jestem w stanie teraz wymienić. Plastik niesie też zagrożenie dla nas, dla ludzi. Czy wiecie, że mikroplastik znaleziono w soli, w miodzie, a nawet i w piwie? Co? A nawet czasem i w powietrzu. Są to odrobinki plastiku. A wiecie, że my ten plastik to chyba zawieziemy też na inne planety? Wiecie, czym są drukarki 3D? Tak, bo one robią taki plastik ciepły i jak się ostuda go, to potem jakby robi się jakaś rzecz, która chciałeś. Dokładnie. Robi się z plastiku trójwymiarowe rzeczy. I my, ludzie, wymyśliliśmy tak, że na inne planety, na Księżyc, jak będziemy latać, to z miejscowego materiału, wielkimi drukarkami 3D, będziemy budowali właśnie komponenty do budynków, do maszyn, do wszystkiego. Czyli zaniesiemy plastik w kosmos. Czyli jak widzicie, temat recyklingu i ekologii jest bardzo szeroki. Według obliczeń do 2050 roku będziemy wytwarzać 4 razy więcej plastiku. To jest po prostu przerażające. Ale co możemy zrobić? Recykling jest jedną z odpowiedzi. Jednakże my ludzie powinniśmy mieć możliwość wyboru, czy chcemy kupować rzeczy w plastikowych opakowaniach, czy też tak zwane plastic free. Haniu, co oznacza słowo free? To znaczy, że to jest wolne. Czyli wolne w tym przypadku od plastiku. Istnieją już sklepy, które oferują produkty nieopakowane w plastik. Poszukajcie ich w swoich miastach. Są też duże supermarkety, którym jesteśmy za to wdzięczni, które biorą odpowiedzialność i tworzą aleje z produktami wolnymi od plastiku. Dużo by mówić o skutkach ubocznych używania plastiku. Są one po prostu straszne, są one przerażające. Haniu, a taka ciekawostka. Czy powiesz mi, czym żywi się żółw? Meduzą. Meduzą. A jak wygląda meduza? Pamiętasz? Jak była galaretka z środku z plastikowej. Wygląda jak plastikowa torebka, tak? Tak, z żelatyną w środku. Tak, czyli to jest taki podstawowy przykład na to, że no, zwierzęta nie odróżniają, co jest jadalne, a co jest niejadalne. I taki żółw, który pływa sobie i widzi reklamówkę, to myśli sobie, że to jest smaczna meduza. Że to jest smaczna meduza i ją po prostu połyka. Tych przykładów jest wiele. Zachęcamy Was do odnalezienia różnych filmików na YouTube, które pokazują, jak zwierzęta wodne i lądowe cierpią z powodu plastiku, który my, ludzie, wytwarzamy. Ale to nie chodzi o to, żeby przestać go używać, bo my nie przestaniemy, bo nasza cała cywilizacja jest zbudowana na plastiku. Chodzi o to, żebyśmy zaczęli o tym myśleć, zwiększali swoją świadomość, świadomość dzieci i przekierowali całą technologię na to, żeby świetnie wykorzystywać recykling, przetwarzanie i może nawet powoli rezygnację albo tworzenie, bo słuchajcie, jest coś takiego jak reklamówki biodegradowalne. Może to jest właściwy krok we właściwą stronę. Ja chciałam powiedzieć, że to, kto zrobił plastik, no troszkę był mądry, ale plastik wcale nie jest dobry dla nas też. A teraz jest czas na bajkowisko. Historia nosi tytuł Żółwik błotny. Zapraszamy! Błotny żółwik. Iskierek patrzył na słońce zachodzące nad ich niewielkim stawem.
lubił ten moment, gdy ciepłe promienie ogrzewały jego zwykle wilgotny pyszczek. Zawsze przymykał oczy na tyle, by widzieć te promyczki w postaci pojedynczych, cieniutkich niteczek. Unosząca się nad stawem mgiełka zawsze mu to ułatwiała. I w takich momentach wyobrażał sobie to małe oczko wodne, stanowiące miejsce życia dla tak wielu stworzonek, większych i mniejszych, jak ogromny staw. Taki jak pamiętała go jeszcze prababcia Mądrusia. Jej opowieści sprawiły, że przez półprzymknięte oczy widział nieprzebrane wody uniemożliwiające dostrzeżenie drugiego brzegu, a zaledwie zarys wysokich tataraków wyznaczających jego linię graniczną. Pod wodą zaś tętniło życie z wesołymi płociami ścigającymi się wzajemnie, uciekającymi przed grasującymi szczupakami, które z kolei bały się tylko olbrzymiego suma. Ale nawet ten stary sum był zbyt mądry, by zbliżać się do największej głębiny, gdzie żył stary żółw wodny. Był olbrzymi i pamiętał jeszcze czasy, gdy jego kuzyni, gady zwane dinozaurami, panowały nad całym światem zwierząt. Tak przynajmniej twierdziła Mądrusia, a ona wiedziała tak wiele rzeczy, że to na pewno była prawda. Zresztą prababcia nigdy, ale to nigdy nie okłamałaby swojego ukochanego iskierka. Ten zaś może nie był aż tak mądry jak jego siostry, ale wyrównywał to zarówno swoim sprytem, jak i niespotykaną żywotnością. Stąd też wzięło się jego imię, był bowiem niesamowitą iskrą energii w świecie swoich braci, sióstr, kuzynów po mieczu i po kądzieli potomków dzielnych rodów, walczących jeszcze w wojnach z nieistniejącymi królestwami, mającymi swe siedziby hen po drugiej stronie sporego wówczas jeziora, ale i potomków tych, którzy przyszli z tych królestw, gdy wody zaczęło ubywać, przekształcając się w duży staw, a później mniejszy, by wreszcie przyjąć postać niewielkiego oczka wodnego, wokół którego toczyło się ich całe życie. Mądrusia twierdziła zawsze, że nie jest to jedyny staw, który powstał z owego potężnego niegdyś jeziora, że istnieje wiele takich miejsc, jak ich oczko wodne. W końcu, że tam, gdzie była wielka głębina, pozostał duży staw, gdzie nadal żyje stary żółw wodny. Nie ma już płoci, szczupaków i sumów, ale on nadal żyje. Śpi tylko, gdyż żółwie są długowieczne. A ten jeden jest szczególny, gdyż posiadł magię starych gadów. Iskierek chłonął wszystkie te mityczne opowieści Mądrusi i siedząc spokojnie nad niewielkim stawem, przymykał oczy, pozwalając, by promienie zachodzącego słońca ukazywały mu, jak cała okolica wyglądała w dawnych czasach. A może to tylko jego wyobraźnia tak działała? Kto wie, jest to bowiem czas bardzo magiczny. Ten moment, gdy słońce już zachodzi, a księżyc powoli wyłania się. Mała żabka, jaką w gruncie rzeczy był nasz bohater, bardzo chciała, żeby stary żółw przebudził się w swej najgłębszej głębinie i dostrzegł, jak bardzo wszystkie stworzenia, mniejsze i większe, żyjące w miejscach, gdzie kiedyś stała woda, a nawet i nieco dalej, gdzie ciągnęły się wyschnięte dziś torfowiska, jak bardzo oni wszyscy potrzebują potężnej starej magii. Magii, która mogłaby odmienić ich trudne życie. Walkę o przetrwanie, gdy susze wypalają trawy wokół stawu, pył unosi się w powietrzu i tak niewiele pozostaje do jedzenia dla tych, którzy przetrwają. Sama woda też nie jest już tak czysta, jak jeszcze w czasach młodości rodziców Iskierka. Na brzegach przybywa coraz więcej starych, zniszczonych przedmiotów z materiału twardego, na który po jakimś czasie wchodzi brązowy nalot, wyżerający te przedmioty. Poza tym ogromne ilości dziwnych, uginających się odpadków, które Mądrusia nazwała kiedyś plastikiem. Bardzo trudno dziś znaleźć miejsce przy stawie, gdzie Iskierek postawiłby swoje płetwiaste nogi na zwykłym czarnym gruncie albo na piasku. I nie inaczej jest pod wodą. Bardzo dużo tych dziwnych rzeczy przybywa, nie wiadomo skąd, i ciągnie się o setki żabich skoków w głąb suchego lądu. A gdyby tak dotrzeć do stawu, gdzie żółw stary w głębi śpi? Pomyślał Iskierek. I gdybym go obudził i o pomoc poprosił, to przecież
On mógłby w jednej chwili nasz los odmienić. Rozmarzył się. Nie namyślając się więcej, odwrócił się od lustra wody i zrobił pierwszy skok. Taki nieśmiały. Następny był już mocniejszy, kolejny zaś dalszy i skakał tak w kierunku coraz bardziej suchej ziemi i wysokich, choć pożółkłych traw. Skok, skok, skok. Nagle ujrzał coś kątem oka i natychmiast przystanął. Znieruchomiał, nadsłuchiwał. Usłyszał coś jakby jęk. Za chwilę kolejny. Bardzo delikatnym i powolnym susem przeskoczył w stronę, skąd dochodziło to dziwne kwilenie. Im zaś słyszał wyraźniej, tym bardziej zmieniał się jego skok w długi krok. Później coraz krótszy, cichszy, bardziej ostrożny. Dokładnie taki, jakiego nauczył go tata. Wyciągnął opłetwione paluszki i przesunął się do przodu, wypatrując niebezpieczeństwa. Wolniutko, cichutko. Coś zobaczył. Zastygł. Wyostrzył wzrok. Skorupa? Zdziwił się. I nagle zobaczył, że ta poruszała się lekko. Iskierek zobaczył, że leży na kupie śmieci i dziwnie się przemieszcza. Halo? Zawołał cichutko i nieśmiało. Czy jest tam kto? Czas jakby stanął, skorupa ani drgnęła. Halo? Powtórzył. Kto tam? Dobiegł głos od strony sterty śmieci, na której stała owa skorupa. Kim ty jesteś? Żółwiem? A ty kto? Głos ten był jakby znajomy. Ja jestem żabą. Mam na imię Iskierek. Iskierek! Usłyszał radośnie wypowiedziane swoje imię. Za skorupy wyłonił się ciemny łebek pokryty żółtymi kropeczkami. Iskierek, a co ty tutaj robisz? Żabka rozpoznała postać, do której ten głos należał. To salamandra Sala, przyjaciółka jego sióstr. W zasadzie była niewiele młodsza od mamy Iskierka, ale siostry lubiły z nią rozmawiać i bawić się. Ostatnio jednak częściej rozmawiały. W końcu wszyscy zaczęli wchodzić w wiek młodzieńczy. Witaj, Sala, rzekł Iskierek. Ja usłyszałem ten dziwny dźwięk i jestem. W sumie, słoneczko, to dobrze, że jesteś, usłyszał inny głos, równie znajomy. Widzisz, potrzebujemy pomocy. Traszko, to ty? Zapytał. Wiedział bowiem, iż niemal zawsze tam, gdzie jest Sala, tam jest i Traszko. Dwie jaszczurki w jednym miejscu? W takim miejscu? Tylko nie jaszczurki. Sala pogroziła pazurkiem przedniej łapki. Zresztą nie czas teraz na zabawę, dodała poważnie. Iskierek często przekomarzał się z Salą i Traszkiem na temat tego, czym oni są. Mówił do nich jaszczurki, wiedząc doskonale, że salamandra i Traszka, a nią właśnie był Traszko, to nie gady, a płazy. Zaś płaz nie może być jaszczurką, nawet jeśli wygląda podobnie. Co się stało? Spytał Iskierek. Chodź, pomożesz nam, powiedziała Sala, po czym odwróciła się w stronę skorupy na stercie śmieci. Iskierek kilkoma skokami znalazł się przy niej. Zobaczył Traszka próbującego usunąć część śmieci, spośród których wystawała noga uzbrojona w pazury. Spojrzał wyżej i ujrzał głowę młodego żółwia, do którego owa noga zapewnie należała. Cześć, powiedział niepewnie. Zaciskając pyszczek, odrzekł żółw. Musimy oczyścić jego nogi. Poplątało się to wszystko i poraniło go. No nie może się poruszać. Szybko wyjaśnił Traszko, ciągnąc wystający kawałek ostrego plastiku. I zupełnie niespodziewanie coś na niego poleciało. Traszko krzyknął i odskoczył, a Iskierek zobaczył, że coś było nie tak, bardzo nie tak. Na twarzy Traszki dostrzegł wyraz bólu. Spojrzał na jego łapki. Wydawały się być w porządku. Później na ryjek, tłów, piękny ogon, z którego Traszko był zawsze taki dumny. I ogona już nie zobaczył. Twój ogon? On... jego nie ma! Krzyknął. Sala podeszła do przyjaciela i mocno go objęła, gładząc jedną łapką po grzbiecie. Odrośnie, Traszko, odrośnie. Tak się bowiem składa, iż zarówno u salamander, jak i Traszek odrzucony lub oderwany ogon po jakimś czasie odrasta. Tego jednak przerażony Iskierek nie wiedział. Stali chwilę w zupełnym bezruchu. Ciszę przerwał Traszko. Nie ma co, musimy mu pomóc! Wskazał na młodego żółwia. Cała trójka bez słowa rzuciła się do oczyszczania.
Wiedzieli, że teraz muszą mu pomóc, za wszelką cenę. Trwało to długo, lecz w końcu udało się uwolnić od plastiku nogi żółwia. Te były jednak mocno poranione. Przyjaciele nie wiedzieli, co robić. Poczekajcie na mnie, aż wrócę! Powiedział Iskierek i szybkimi skokami ruszył w stronę swojego stawu. Po jakimś czasie przyprowadził ze sobą Mądrusię i mamę, a także tatę, któremu pomógł nieść ciężki pakunek. Okazało się, że zawierał on lecznicze rośliny, którymi Mądrusia po kolei opatrywała każdą, najmniejszą nawet ranę na nogach żółwia. Gdy skończyli, żółw przestał kwilić i powiedział: dziękuję, mam na imię Figiel i jestem żółwiem błotnym, to znaczy, że kocham wodę. I dodał: ale tam też są inni. Wskazał głową kierunek. I oni też potrzebują pomocy. I zaczął opowiadać. Okazało się, że całkiem niedaleko znajduje się oczko wodne. W tym momencie Mądrusia puściła oczko do Wnusia, gdyż potwierdziły się jej opowieści, gdzie jego bracia, siostry, kuzyni, stryjkowie, ciotki i seniorzy rodów mają ogromny problem z nagłym pojawieniem się wielu śmieci. Wiele żółwi jest unieruchomionych i poranionych plastikiem w taki sam sposób, jak on był jeszcze przed chwilą. Nie było więc innego wyjścia, jak zorganizować ekspedycję ratunkową. Mądrusia i inne stare żaby nie wzięła już w niej jednak udziału. Droga była zbyt długa i zbyt dla nich niebezpieczna. Zaś gdy staw opróżnił się z wszystkich młodych i dorosłych żab, traszek i salamander, nagle pojawiły się dziwne istoty. Olbrzymi, o których Mądrusia powiedziała: ludzie. Istoty te mozolnie, krok po kroku, usunęły plastiki, papiery i cały metal wokół oczka wodnego. Następnie oczyścili sam staw. Po kilku dniach ekspedycja ratunkowa wróciła. Wszyscy byli bardzo, ale to bardzo zmęczeni, ale i bardzo zaskoczeni, gdy zobaczyli, iż ich kraina została tak niespodziewanie odmieniona. Wszędzie było czysto, woda zaś zdawała się krystalicznie nieskazitelna. Co się stało? Pytali wszyscy, więc Mądrusia opowiedziała, jak pojawili się olbrzymi, którzy oczyścili ich miejsce do życia. Podkreśliła również, jak bardzo dbali o to, aby żadnemu ze stworzeń nic się nie stało podczas tych czynności. Wszystkie stworzenia były zachwycone. Pod wieczór nad czyściutkim stawem Iskierek zapytał Mądrusię: to po co nam to wszystko tak podrzucają, niszczą, psują i zatruwają, a potem wszystko stąd zabierają? Bo widzisz, Wnusiu, to jest magia. Nie ta starożytna, wielka magia starych gadów. To są po prostu ludzie. Ci, co oczyszczają nasz staw, to nie ci sami, co go niszczą tymi wszystkimi śmieciami. I w nich cała nadzieja. To nie magia nam pomoże. To my wszyscy, oni, ty, ja, twoje siostry, rodzina żółwika, znajomi salamandry i przyjaciele traszki, a także nieprzyjaciele. To my wszyscy odpowiadamy za cały nasz świat i za miejsce, w którym żyjemy. Słońce powoli zachodziło za horyzontem. Iskierek przymknął oczy i zobaczył cały świat, taki, jaki był w tej jednej, jedynej chwili. Świat, w którym pozostało tak wiele do zrobienia. Brudny, zaśmiecony, wysuszony, zraniony i taki piękny. I nastała magiczna chwila. Ten moment, gdy słońce zachodzi i następuje wschód księżyca. Bo skoro ogon traszki może odrosnąć, a każdy z nas może wpłynąć na czystość wokół siebie, a i nieco dalej, i pomóc sobie wzajemnie, to przecież jest nadzieja. W dali zagrzmiało. Powietrze stężało, zanosiło się na deszcz. Spojrzał na kamień zanurzony częściowo w wodzie, na którym leniwie leżał nowy mieszkaniec, żółwik błotny o imieniu Figiel, którego uratował z Salą i Traszkiem. Uśmiechnęli się do siebie i spadła pierwsza kropla orzeźwiającego deszczu. I dotarliśmy do momentu, w którym musimy się już pożegnać. Następna audycja już za tydzień, w niedzielę o godzinie 18, czyli 6 po południu. Przypominam, że podcast jest dostępny na każdej popularnej platformie podcastowej oraz na YouTube'owym kanale Dzieciandia. Jeśli nie chcesz przegapić nowej audycji, to koniecznie zasubskrybuj nasz kanał.
nasz podcast, na przykład na YouTube, i porozmawiaj o nim ze swymi przyjaciółmi. A teraz przyszedł już czas, gdy musimy się pożegnać. Lena, Piotr, Tosia i Ania, czyli ja! Do usłyszenia! Do usłyszenia, pa kochani! Koniec!